Super, więc jeszcze raz witam wszystkich na dzisiejszej lekcji dotyczącej niezwykłego układu, bardzo skomplikowanego, ale też niezmiernie fascynującego, jakim jest układ nerwowy. Na wstępie chciałabym, żebyśmy zastanowili się, po co w ogóle jest nam układ nerwowy, jakie są jego główne funkcje. Otóż umożliwia on prawidłowe reagowanie organizmu, zarówno na bodźce, które dochodzą do nas z zewnątrz, jak i na bodźce z wnętrza organizmu, a tak i równocześnie pozwala na właściwe orientowanie się w przestrzeni i przystosowanie się do środowiska. Zatem podstawowymi funkcjami układu nerwowego jest łączność organizmu z otoczeniem, regulacja narządów wewnętrznych i integracja wszystkich części ciała. Jakie są główne części układu nerwowego? Otóż w układzie nerwowym możemy wyróżnić ośrodkowy układ nerwowy, w skład którego wchodzi mózg i rdzeń kręgowy, a także obwodowy układ nerwowy. I do obwodowego układu nerwowego należą nerwy. Jest to 12 par nerwów czaszkowych odchodzących od mózgowia i 31 par nerwów rdzeniowych odchodzących od rdzenia kręgowego. Podstawowym elementem układu nerwowego jest neuron, czyli komórka nerwowa. W jaki sposób taka komórka nerwowa, będąca komórką pobudliwą, jest zdolna do przekazywania informacji? Otóż informacje z zewnątrz ciała bądź też z wnętrza ciała odbierane są przez specjalne czuciowe, pobudliwe komórki, przez receptory. Takie komórki mogą znajdować się na siatkówce oka, w uchu wewnętrznym, na powierzchni skóry. I bodźce, które odbierane są ze świata przez te receptory, przetwarzane są na taki język zrozumiały dla komórek nerwowych, czyli na impulsy, na potencjał elektryczny, potencjał impulsy nerwowe. Zatem bodźce odbierane, przetwarzane są na informacje w postaci impulsów nerwowych, dochodzą do ośrodkowego układu nerwowego. Tam informacja, dostajemy informację zwrotną o tym, jak mamy zareagować na dany bodziec. I tu jeszcze raz widzicie taką sytuację, kiedy impuls był odebrany, przesłany przez neuron czuciowy, następnie do ośrodkowego układu nerwowego, do interneuronów, czyli neuronów wstawkowych. I te z kolei przekazują informacje do motoneuronów, gdzie z kolei informacja jest przekazywana do efektorów, na przykład do mięśni, stąd też wykonujemy ruch na dany bodziec, na przykład na ciepło, czy też na jakiś bodziec bólowy. Jeśli chodzi o właśnie neuron, o komórkę nerwową, to w ciele takiego neuronu, takiej pobudliwej komórki, możemy wyróżnić ciało neuronu, czyli perikardium, oraz wypustki, krótkie wypustki nazwane dendrytami, które odbierają informacje, przekazują do ciała neuronu, a następnie z ciała neuronu informacja jest przekazywana przez taką długą wypustkę akson. I następnie przekazywana jest ta informacja, ten impuls nerwowy do kolejnych komórek. Miejsce, w którym przekazywana jest ta informacja pomiędzy komórkami, a więc takie miejsce komunikacji pomiędzy komórkami, nazywa się synapsą. W synapsie, do synapsy dochodzą impulsy z jednej komórki, a następnie w części presynaptycznej dochodzi do uwolnienia neuroprzekaźnika i mogą być to różne neuroprzekaźniki, takie jak serotonina, może być to dopamina, kwas gamma-aminomasłowy, a następnie te neuroprzekaźniki w specyficzny sposób łączą się z receptorem i informacja zostaje zmieniona na impuls elektryczny i przekazana do kolejnych komórek.
tak jak wspomniałam, aksony wyprowadzają impulsy z ciała neuronu i przekazują kolejnym komórkom. Aksony mogą być niczym nieodsłonięte, mówimy wówczas, że to są tak zwane aksony niezmielinizowane, lub mogą być osłonięte specjalną mielinową osłonką, tak jak widzicie tutaj na tym schemacie, czy tutaj na zdjęciu. I teraz czemu występuje w neuronach taka osłonka? Oczywiście pełni ona taką funkcję ochronną, ochronę mechaniczną, ale również jest izolatorem elektrycznym. I teraz chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na to zdjęcie pokazujące, w jaki sposób, z jaką szybkością jest przekazywany impuls elektryczny. Możecie zaobserwować, że w tym neuronie tu poniżej, który jest takim przykładem neuronu niezmielinizowanego, impuls elektryczny przechodzi troszkę wolniej. Natomiast w neuronach zmielinizowanych to przekazywanie informacji jest bardzo szybkie. Czemu tak się dzieje? Otóż w neuronach zmielinizowanych impuls elektryczny jest przekazywany tak skokowo pomiędzy przewężeniami, a więc tymi obszarami, na których nie ma osłonki mielinowej. Stąd też neurony zmielinizowane przechodzą informacje bardzo szybko, bo jest to około 120 metrów na sekundę i jest to taka szybkość porównywalna z szybkością bolidu w Formule 1, bo jest to około 400 km na godzinę. Jakie są neurony? Jaka długość mogą mieć? Jakie długości mogą być te neurony? Mogą być to neurony o długości niewielkiej, takiej jak tutaj widzicie po prostu w tkance w ramach jednej struktury, ale mogą być również, mogą łączyć obszary ciała na bardzo długiej odległości. Tak na przykład najdłuższe aksony, najdłuższe neurony jest stwierdzono u waleni. Długość może dochodzić nawet do 30 metrów. Również długie neurony występują u żyrafy, neurony łączące mózg razem z podnóżami. Mogą one mieć długość do 5 metrów. U człowieka najdłuższe neurony są długości od metra, nawet u bardzo wysokich osób do 2 metrów długości. Neurony są, mogą występować, może występować dużo typów różnych neuronów. I tutaj widzicie różne zdjęcia pokazujące neurony wielobiegunowe, między innymi komórki piramidalne występujące w korze bądź w hipokampie, które są rozgałęzione, których ciało właśnie przypomina taką piramidkę. Tutaj jest motoneuron, a więc neuron, który występuje w rdzeniu kręgowym, ciało znajduje się w rdzeniu, ma on bardzo długi akson dochodzący do na przykład do mięśni. Różne typy neuronów mają w różny sposób skomplikowane i złożone dendryty. Często te dendryty określone mianem drzewka dendrytycznego. Oczywiście dlatego, bo wizualnie takie skomplikowane, rozgałęzione dendryty przypominają właśnie korony drzew. I tutaj macie przykład komórki Purkiniego, komórki występującej w mózgu, właśnie z takim bardzo zorganizowanym, rozgałęzionym drzewkiem dendrytycznym. Na tych dendrytach występują jeszcze małe uwypuklenia nazywane kolcami dendrytycznymi, które zwiększają powierzchnię dendrytu i są to miejsca, na których znajdują się synapsy. Inne typy neuronów to neurony dwubiegunowe, na przykład występujące w siatkówce, neurony węchowe, neurony rzekomo jednobiegunowe, które są między innymi neuronami czuciowymi, neuronami bólu, oraz malutkie, bardzo rozgałęzione komórki amakrynowe, na przykład występujące w siatkówce, czy neurony ziarniste o takim właśnie zaokrąglonym, kulistym ciele komórki występujące w opuszce węchowej i w innych strukturach.
poza neuronami w układzie nerwowym stanowią też inne komórki, komórki glejowe. I tutaj komórki glejowe dzielimy na makroglej, do którego należą astrocyty, spełniające funkcje odżywcze, ale również modulujące przekazywane informacje, przekazywanie informacji przez neurony i oligodendrocyty. Oligodendrocyty właśnie budują, tworzą osłonkę mielinową w pośrodkowym układzie nerwowym. Poza makroglejem jeszcze wyróżniamy mikroglej. Są to komórki niepobudliwe i mają taką funkcję sprzątającą, czyszczącą w układzie nerwowym. Mają zdolność do fagocytozy, a więc uprzątają, zjadają martwe komórki występujące w układzie nerwowym. Takie skomplikowane i złożone komórki, różne typy komórek nerwowych występują, tworzą układ nerwowy. Układ nerwowy w świecie zwierząt tkankowych jest bardzo różny. I najbardziej takim prostym układem nerwowym jest układ nerwowy typu siatkowatego, występujący u jamochłonów. Tutaj widzicie na tym pierwszym rzędzie. U chełbi, u stóbi jest to układ, w którym komórki pobudliwe są niezorganizowane, połączone ze sobą w sposób taki chaotyczny, rozproszony, stąd też właśnie jego nazwa układ siatkowaty, inaczej rozproszony. Bardziej zorganizowany układ nerwowy występuje u pozostałych zwierząt tkankowych, a więc u bezkręgowców i jest to tak zwany układ centralizujący, czyli taki, w którym komórki nerwowe są w pewien sposób uporządkowane, zaczynają one zbliżać się do siebie i tworząc sznury, bądź też takie skupiska w postaci zwojów, które następnie połączone są w taki sznur zwojów, tak jak koraliki, ze zwojem głowowym, największym zwojem znajdującym się właśnie w głowowej części ciała. I u bezkręgowców układ nerwowy w postaci takich właśnie sznurów bądź pni znajduje się po brzusznej części ciała, Natomiast u kręgowców, które też posiadają taki centralizujący układ nerwowy, wyróżniamy trochę inny typ, taki układ, który jest w formie rury położonej po grzbietowej części ciała, a w przedniej części ciała kręgowców tworzy on skupisko, bardzo duże skupisko komórek nazwane mózgowie. Zatem możecie tutaj zaobserwować złożoność układu nerwowego u różnych zwierząt tkankowych. I taki układ nerwowy u bezkręgowców i u kręgowców chciałabym, żebyście zaobserwowali na tych filmach. Na pierwszym z nich będzie pokazany układ nerwowy takiego modelowego bezkręgowca, jakim jest nicień Cenorhabditis elegans, malutki nicień około 1 mm długości, jest oczywiście w powiększeniu. I na tym filmie wszystkie neurony u nicienia są zabarwione specjalnym białkiem, mają specjalne białko, zielone białko fluorescencyjne, które pozwala nam na obserwację właśnie wszystkich neuronów w ciele tego zwierzaka. Widzimy zwoje głowowe tutaj w tej części przedniej, a następnie pnie wzdłuż całego ciała. Na kolejnym filmie możecie zaobserwować układ nerwowy u kręgowców, między innymi tutaj u larwy Daniorello, daniokręgowanego, w którym również w głowowej części ciała widać mózgowie, a następnie rdzeń kręgowy i odchodzące od niego widoczne nerwy rdzeniowe. Niezwykłe zdolności zwierząt bezkręgowych są właśnie dzięki temu, że ich układ nerwowy działa bardzo sprawnie. I chciałabym, żebyście na tych filmach
filmach zobaczyli, w jaki sposób wykorzystują swój układ nerwowy, między innymi owady. Na pierwszym tutaj filmie pokażę, w jaki sposób trzmiele potrafiły nauczyć się pewnego zadania. Otóż trzmiele były uczone, że na takim niebieskim krążku w środku znajduje się słodki napój. Była to dla nich oczywiście coś bardzo znacznego, była to nagroda. Następnie badacze chowali te krążki pod taką płytę plexiglasu i trzmiele nauczyły się, że trzeba ten krążek troszeczkę wyciągnąć, aby dostać się do nagrody. Kolejnym krokiem było schowanie zupełnie takiego krążka i jak widzicie, trzmiele potrafiły dostać się do środka i uzyskać nagrodę. Co ciekawe, nauczyły się tego nie tylko trzmiele, które były trenowane w tym kierunku, ale również takie, które były gdzieś obok zamknięte, ale tylko obserwowały swoich towarzyszy. Tu jest właśnie taki trzmiel, który nauczył się dostać do krążka, do nagrody, tylko obserwując swoich towarzyszy. Na kolejnym filmie pokażę Wam zdolności ośmiornicy. Ośmiornica została wpuszczona do basenu, do którego wstawiono butelkę, a w butelce, taką butelkę ze smoczkiem, jak wiodą dla dzieci, a w butelce rybkę będącą dla niej nagrodą. Obserwowała ona badaczy, jak zakręcali tę butelkę i wstawiali do środka. I w pierwszym momencie oczywiście wydawało się, że ośmiornica próbuje odkręcić ten korek, żeby dostać się do ulubionego przysmaku, który znajduje się w środku. Nie było to jednak takie proste. Po pewnym czasie wydawało się, że ośmiornica się zniechęciła i zrezygnowała. Natomiast tak naprawdę ona odeszła trochę na bok, zaczęła się zastanawiać, w jaki sposób dostać się do tego przysmaku, który jest w środku. I trwało to około 5 minut, tutaj jest troszeczkę przyspieszone, i podjęła drugą próbę, żeby wydostać ze środka rybkę. Ten film troszkę trwa, pokazuje, w jaki sposób ośmiornica próbuje odkręcić, dostać się i zauważyła ona, że w tym korku znajduje się taka niewielka przerwa, niewielka dziurka i właśnie przez tę dziurkę ułożyła, troszeczkę przyspieszę, ułożyła jedno ze swoich ramion i złapała tę rybkę, ale niestety nie mogła jej wyjąć. I finał był bardzo zaskakujący dla wszystkich obserwatorów. Troszeczkę przyspieszymy i teraz poobserwujcie, co ostatecznie zrobiła ośmiornica. Chyba troszeczkę za bardzo przyspieszyłam. Proszę, nie wiem, czy zaobserwowaliście, ona bardzo mocno wyciągnęła smoczek. Zatem znalazła rozwiązanie, jak dostać się do rybki w nieoczekiwany sposób, zupełnie inny niż przewidywały to osoby prowadzące to doświadczenie.
takie niezwykłe umiejętności warunkowane sprawnym działaniem układu nerwowego obserwowaliśmy u bezkręgowców, a teraz dwa filmy pokazujące niezwykłe zdolności kręgowców. Pierwszy z nich będzie dotyczył kruków. Kruki obserwowały badacza, który w takich naczyniach połączonych, tutaj macie takie właśnie przedstawione naczynia połączone, wlał wodę i do jednego ramienia włożył, do jednego ramienia włożył koszyczek z przysmakiem dla kruków. I pokazał, że aby ten koszyczek uniósł się do góry, muszą być wrzucone piłeczki do drugiego naczynia, aby podnieść poziom wody. Te piłeczki, kuleczki były rozrzucone po tym zielonym terenie. Teraz zaobserwujmy chwilę, co zrobiły kruki. Wrzuciły piłeczkę, no niestety jeszcze nie tym razem. Działają one wspólnie. Ale niestety nagrodę otrzyma tylko jeden. Jeszcze jeden przykład pokazujący zdolności szympansów. A na koniec, jak został już tylko chlebek, który nie jest zbyt atrakcyjny dla niej, po prostu zrezygnowała. Zatem ogólna. Ogólna budowa mózgu kręgowców, warunkująca właśnie te niezwykłe ich zdolności, jest taka sama. To znaczy w każdym z tych mózgów możemy wyróżnić takie struktury jak kresomózgowie, zaznaczone tutaj na różowo. Możemy wyróżnić międzymózgowie, jak widzicie, różnej wielkości u różnych grup, u niektórych schowane zupełnie pod kresomózgowiem. Następnie śródmózgowie, zaznaczone tutaj takim kremowym kolorem, tyłomózgowie, który tworzy łuszczek bardzo rozwinięty, zwłaszcza u ptaków i u ssaków, ale spełniający również bardzo ważne funkcje u ryb i u płazów, i tak zwane zamózgowie. Różnorodność mózgów ssaków jest naprawdę bardzo duża. Na tym zdjęciu możecie zaobserwować stosunek wielkości mózgu u różnych ssaków. Tutaj skala jest taka sama dla wszystkich tych mózgów i widzicie, jak małe są mózgi myszy w porównaniu z mózgiem kota, psa, już nie mówiąc o delfinie czy o człowieku. Mózg delfina jest bardzo wagowo zbliżony do mózgu człowieka, ponieważ mózg człowieka to około 1,5 kg, mózg delfina 1,6 kg.
co jest oczywiście, są one dużo, dużo mniejsze od mózgu słonia, mającego prawie 5 kg, ale nie jest to największy mózg w świecie ssaków, bo jedne z największych mózgów to są mózgi płetwala czy kaszalota, mające nawet 7-8 kg. Posłuchajmy teraz o badaniach prowadzonych na mózgach ssaków, ponieważ zwierzęta są bardzo cennym modelem badawczym i wciąż badamy mózgi różnych gatunków zwierząt, aby móc uzyskać jak najwięcej informacji. Badając ich układ nerwowy, badamy także ich anatomię mózgu i kręgowego, a także badamy mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Badamy ekspresję genów, poziom tałek, jak również rozmieszczenie określonych typów komórek układu nerwowego. Mózgi do badań muszą być odpowiednio przygotowane, najpierw wyizolowane, a potem utrwalone. Najczęściej badamy mózgi gryzoni i tutaj widzicie mózg myszy i do porównania również mózg szczura, ale badane są również mózgi ryjówek, krewów należących do grupy owadożernych, czy też oposa będącego przedstawicielem torbaczy. Ogólny plan budowy mózgu ssaków jest bardzo zbliżony, natomiast jak widzicie mogą się różnić wielkością, ale także kształtem. Jedne z nich są bardziej wydłużone, tak jak mózg oposa, z widocznymi tutaj kukulami i opuszkami węchowymi z przodu. Inne natomiast są bardziej zaokrąglone, tak jak mózg ryjówki. Proszę, podniosę. Z bardzo małymi z przodu schowanymi opuszkami węchowymi i również widocznymi kukulami mózgu. Mózgi zwierząt są następnie krojone. Mogą one być krojone od przodu ku tyłowi i wtedy mówimy, że są krojone koronalnie. Skrawki z takich mózgów, tak pokrojonych mózgów, naniesione na szkiełko podstawowe mikroskopu i zabarwione wyglądają w ten sposób. Mogą być też krojone od części brzusznej ku górze, czyli ku tej części grzbietowej. Mówimy, że to jest sposób horyzontalny krojenia, tak pokrojone skrawki widzicie na tym drugim szkiełku. Możemy również kroić od jednego do drugiego boku. Wtedy mówimy, że to jest krojenie strzałkowe i tak wyglądają skrawki pokrojone w ten sposób i zabarwione. Preparaty, które uzyskujemy z pokrojeniu takich mózgów, skrawki, które uzyskujemy z pokrojeniu takich mózgów, są w odpowiedni sposób barwione. Mogą być to barwienia pozwalające później pod mikroskopem obserwować komórki neuronalne bądź też astrocyty lub jeszcze inne barwienia, które pokazują połączenia pomiędzy oboma kulami mózgu. Tu widzicie różne preparaty mikroskopowe z mózgu ryjówki, mózgu krewa, z mózgu myszy, szczura oraz królikiem. W kolejnych preparatach możecie zaobserwować skrawki z mózgu kota bądź też z mózgu psa lub małpy. Są one barwione różnymi metodami, między innymi takimi, które wyznakują nam wszystkie neurony, takimi, które znakują tylko neurony określonych struktur mózgu, bądź też widoczne są tylko wyznakowane włókna. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na to, że na powierzchnia mózgu, a dokładnie powierzchnia kory mózgu u gryzoni jest bardzo gładka. Natomiast na preparatach z mózgu kota, tak jak tutaj, możecie zaobserwować pofałdowania kory.
też na taką właśnie sfałdowaną korę również na preparatach z mózgu psa i z mózgu, bardzo pofałdowaną korę na preparatach z mózgu małpy. To był film pokazujący różne mózgi ssaków, a teraz kilka informacji dotyczących mózgu również ssaka, mózgu człowieka. Otóż w ostatnich badaniach z 2009 roku pani Herculano Hauser opublikowała dane dotyczące liczby neuronów, liczby komórek nerwowych w mózgu człowieka. I tak stwierdzono, że w mózgu człowieka ogólna liczba neuronów to około 86 miliardów i prawie taka sama liczba jest pozostałych komórek. I co ciekawe, masa kory mózgu, a więc tak naprawdę największej struktury mózgu, to prawie 1,2 kg. Ale w tej części mózgu znajduje się, która tak naprawdę stanowi 82% masy mózgu, jest tylko 16 miliardów neuronów. Pozostałą część stanowią oczywiście pozostałe typy komórek nerwowych, ale nie neurony. Największą liczbę neuronów zaobserwowano zaś w móżdżku. Mimo że móżdżek stanowi tylko 10% masy całego mózgu, to występuje tam około 69 miliardów neuronów. Jak wspomniane było na filmie, jedną ze struktur mózgu, najbardziej wysuniętą ku przodowi, jest opuszka węchowa. Tu widzicie opuszki węchowe na zdjęciu z mózgu myszy, a obok są zdjęcia mózgu człowieka i ten fragment brzusznej części jest powiększony w obok i zaznaczone są delikatnie w tym miejscu opuszki węchowe. A więc opuszki węchowe u człowieka w stosunku do całego mózgu są niewielkie, stanowią niewielki procent. Natomiast jak bezwzględnie patrzymy na wielkość takich opuszek, to oczywiście opuszki węchowe człowieka będą większe niż opuszki węchowe myszy. Opuszki węchowe są bardzo ciekawą strukturą, ponieważ do niej podczas całego życia ssaków, w tym również człowieka, są generowane, a więc cały czas tworzone nowe neurony. Są one produkowane w części strefy przekomorowej i migrują właśnie do opuszki węchowej. Tu na tych dolnych dwóch zdjęciach widzicie takie powstające nowe neurony w opuszce węchowej. Opuszka węchowa, zresztą jak sama nazwa nam wskazuje, związana jest z przetwarzaniem bodźców węchowych i z odbieraniem bodźców węchowych. Różne części mózgu pełnią różne funkcje. I badacze, obserwując zwierzęta w ich takich naturalnych warunkach w przyrodzie, wymyślają różne testy sprawdzające zachowanie tych zwierząt i pozwalające na sprawdzenie funkcji określonych struktur. I tutaj chciałabym pokazać Wam film pokazujący takie doświadczenie przeprowadzone na pokosie laboratoryjnym, którego zadaniem było znalezienie odpowiedniego zapachu, nauczenie się, że określony zapach, a w tym przypadku był to zapach pomarańczy, jest związany z nagrodą. Taki opos był wkładany do klatki, pudełka takiego ze ściółką i w jednym miejscu tej ściółki był naprawiony zapach cytrynowy, cytryny, w drugim zaś po przeciwnej stronie zapach pomarańczy. I tutaj widzicie owosa, który chodzi po klatce, oczywiście wącha, szuka, są to dla niego nowe zapachy, ponieważ to jest pierwszy dzień, kiedy ten owos mógł sobie wąchać, sprawdzać te zapachy, nie wie jeszcze, co się dzieje i dlaczego tak dziwnie pachnie. Chodzi po tej klatce dość długo, ja trochę przyspieszę ten film, bo około 3-4 minut zajęło mu znalezienie z tego przysmaku, który był związany właśnie z zapachem pomarańczowym.
Troszeczkę przyspieszymy i pokażę, jak ten sam owoc zachowywał się w drugim dniu. Tutaj widzicie, jak jeszcze w pierwszym dniu znalazł, no jeszcze cofnę, znalazł tą nagrodę, siedzi i zjada sobie przysmak, zjada pomarańcze. A co się działo podczas dnia drugiego? Drugiego dnia oczywiście zaczął od razu szukać i wąchać, sprawdzać, co się dzieje i gdzie jest ten znajomy zapach. Zapachy były każdego dnia w innym miejscu klatki, tak żeby nie mógł się przyzwyczaić, że zawsze nie wiem, w prawym albo w lewym rogu znajduje się nagroda. Drugiego dnia znalezienie nagrody zajęło mu już znacznie mniej czasu, bo około 1,5 minuty. Tutaj też troszeczkę przyspieszę. I widzicie, szybko, widzicie, siedzi i zjada nagrodę. I teraz trzeci dzień. I już trzeciego dnia po włożeniu do klatki owoc oczywiście najpierw musiał sprawdzić, gdzie który zapach się znajduje. Sprawdza po tamtej stronie, coś pachnie, ale nie, to nie jest to, czego ja szukam. Proszę bardzo. I przyszedł tam, gdzie był włożony, nakropiony zapach pomarańczy, dostał nagrodę. Była tak pyszna, że jeszcze kopał wciąż w tym samym miejscu, szukał, bo ten zapach właśnie był skojarzony z czymś bardzo przyjemnym. Zatem widzicie, że owoce bardzo szybko nauczyły się i już trzeciego dnia świetnie rozpoznawały, gdzie znajduje się ten zapach skojarzony z nagrodą. Inną strukturą, o której chciałabym dzisiaj wspomnieć, bo oczywiście nie będę omawiać wszystkich dokładnie, bo zajęłoby to bardzo długo. Kolejną strukturą jest pień mózgu. Pień mózgu, w skład której wchodzi rdzeń przedłużony, mózg i śródmózgowie. Dlaczego o tej strukturze również chciałabym mówić? Otóż dlatego, że właśnie tam są kontrolowane procesy takie bardzo ważne dla człowieka, niezależne zupełnie od jego woli, takie jak oddychanie, bicie serca, a więc rytm serca, tętno czy też ciśnienie krwi, ale w tej części znajdują się również ośrodki wegetatywnych funkcji organizmu, odpowiedzialne za kichanie, za kaszel, wymioty, połykanie, odpowiedzialne za temperaturę, pocenie się. I uszkodzenie dnia mózgu może powodować płytki oddech, problemy z połykaniem, problemy również z równowagą, ból głowy, a w skrajnych przypadkach może dochodzić do śmierci człowieka, do tak zwanej śmierci dnia mózgu. W tej części, czyli w tym dniu mózgu, znajduje się struktura nazwana śródmózgowiem, a tam istota czarna. Jest to, zapewne każdy z Was przynajmniej raz w życiu słyszał o chorobie Parkinsona, o tym, że ktoś choruje na chorobę Parkinsona. Właśnie w tej strukturze, w istocie czarnej, znajdują się neurony dopaminergiczne, a więc neurony, które zdolne są do wytwarzania neuroprzekaźnika dopaminy. U zdrowego człowieka tych neuronów jest dość dużo i ilość wydzielanej dopaminy jest duża. Natomiast u chorych na Parkinsona dochodzi do umierania komórek w istocie czarnej i równocześnie do obniżenia poziomu wytwarzanej dopaminy. I takie osoby, ponieważ ta część, ta struktura kontroluje napięcie mięśni i postawę ciała, to właśnie u chorych na Parkinsona dochodzi do drżenia rąk, drżenia kończyn, trudności z utrzymaniem równowagi,
i do zmienionej postawy ciała, takiej przygarbionej, z lekko uwiętymi kolanami. U osób tych obserwuje się takie drobne krotki. I objawy choroby Parkinsona, co ciekawe, pojawiają się dopiero, jak w istocie czarnej oburze około 85% komórek wytwarzających dopaminę. Inną strukturą, o której wspomnę, jest móżdżek. Nie zwracam uwagę, że jest to struktura, w której jest tak bardzo dużo neuronów. Jest ona bardzo silnie pofałdowana. W tej strukturze również mówimy, że są dwie półkule mózgu i tam znajdują się ośrodki odpowiedzialne za utrzymanie równowagi i koordynację ruchów. I właśnie takie zdolności, jak jeżdżenie na rowerze, jeżdżenie na rolkach, ale również łapanie piłki, a więc koordynacja taka wzrokowo-ruchowa, napięcie mięśni albo zdolność utrzymania się na takim walcu, na którym bardzo często dzieci się bawią. Takie właśnie czynności są kontrolowane przez móżdżek. Nie wiem, czy wiecie, że właśnie móżdżek odpowiada również za pamięć niektórych odruchów, między innymi za taki odruch znany od kotów, za spadanie kota na cztery łapy. Uszkodzenie móżdżka powoduje brak koordynacji ruchu, pewną niezgrawność, ale także problemy z trudności w łapaniu obiektów, drżenie ciała i słabe napięcie mięśni. W jaki sposób badamy funkcję móżdżku u zwierząt? U zwierząt badamy ten, stosując taki test kręcących się walców. Trochę walców przypomina to takie walce, które pokazywałam Wam na placu zabaw u dzieci. I tutaj widzicie urządzenie, tak zwany rotarot, na którym występują w tym miejscu kręcące się cały czas walce. Zadaniem badanych zwierząt, myszy, jest utrzymanie się na tym walcu jak najdłużej. Oczywiście, aby utrzymać się na tym walcu, potrzebna jest bardzo dobra koordynacja ruchów, możliwość utrzymania równowagi, więc te funkcje, które kontrolowane są właśnie przez móżdżek. W ten sposób badamy, czy móżdżek u tych zwierząt funkcjonuje prawidłowo. No widzicie, że ta pierwsza myszka troszeczkę ma problemy, o druga też, trzecia na pewno ma świetnie funkcjonujący móżdżek. Innym testem jest test przejścia po belce. Jest to test, który również wymaga koordynacji ruchów i utrzymania równowagi. Mam jakieś problemy, ale może uda się wyświetlić ten film. No niestety chyba są pewne problemy, ale może powiem, myszka jest w tym miejscu stawiana na takiej właśnie belce i jej zadaniem jest przejście na drugą stronę. O, mam dobrze. Zwierzęta, które mają uszkodzony móżdżek, nie potrafią przejść, chwieją się i nie wykonują poprawnie tego testu. Teraz chciałabym przedstawić Wam pacjenta HM, czyli Henry'ego Molaisona. Był to pacjent, który w wieku 27 lat miał bardzo duże problemy z epilepsją, czyli z padaczką. Miał bardzo silne napady padaczki. Lekarze nie wiedzieli już, w jaki sposób mu pomóc i wpadli na pomysł, że przecież jeżeli wytną część struktur, pewną strukturę,
która może być odpowiedzialna właśnie za takie napady padaczki, to wówczas mogą mu pomóc. I tak właśnie zrobiono. U pacjenta tego wycięto strukturę, która nazywana jest hipokampem. Obustronnie wycięto hipokamp. Operacja się udała i nawet cel zamierzony, cel został osiągnięty, bowiem mężczyzna ten przestał mieć napady padaczki. Natomiast okazało się, że w wieku 27 lat stracił ostatnie 11 lat wspomnień. To znaczy pamiętał tylko to, co się stało do 16 roku życia, a ponadto stracił możliwość zapamiętywania nowych rzeczy, nowych doświadczeń. Nie pamiętał na przykład imion ani twarzy osób, z którymi się spotkał. W momencie, kiedy ktoś się przedstawiał, oczywiście w tym momencie pamiętał to imię, ale już po kilku, kilkunastu minutach rozmowy, a już nie mówiąc następnego dnia, zapominał, że kogoś się zna, że kogoś widział. Nie pamiętał też celu różnych wizyt, po co na przykład przyszedł do lekarza. Więc miał problem z zapamiętywaniem. Miał natomiast niezmienioną osobowość i bardzo ponadprzeciętny iloraz inteligencji. Zatem stwierdzono na podstawie właśnie tego pacjenta, że hipokamp, ta struktura, którą mu usunięto, musi odgrywać bardzo ważną rolę w przenoszeniu informacji z pamięci krótkotrwałej, a więc tej trwającej dosłownie kilka minut, do pamięci długotrwałej. Po wyizolowaniu tej struktury badacze porównali kształt tej struktury do kształtu konika morskiego, hipokampusa. Stąd też właśnie ta struktura nazwana została hipokampem. I na kolejnych zdjęciach tutaj widzicie właśnie na skrawkach z mózgu człowieka i na skrawku z mózgu myszy właśnie hipokamp. Strukturę tą badano u różnych osób, między innymi u taksówkarzy i u listonoszy. Badano mózgi taksówkarzy londyńskich i okazało się, że u tych właśnie mężczyzn, którzy ze względu na swój zawód musieli cały czas tworzyć pewne mapy, nie orientować się w przestrzeni, okazało się w badaniach MRI, że hipokampy taksówkarzy są znacznie większe, objętościowo większe, niż hipokampy innych osób w populacji. Obecnie wiadomo, że to dzięki większym hipokampom mężczyźni lepiej orientują się w terenie i znajdują dużo szybciej wyjście z labiryntu. Hipokamp jest jeszcze niezwykłą strukturą z tego względu, że jest to druga struktura, i już ostatnia, jak na razie, przynajmniej do tej pory naukowcy nie stwierdzili w innych strukturach, tego, że tworzą się nowe neurony w tej strukturze, a dokładnie w zakręcie zębatym hipokampa. Zatem również w hipokampie przez całe życie człowieka, przez całe życie ssaków są dobudowywane nowe neurony, tutaj widoczne w postaci takich żółtych komórek. Pamięć hipokampalną, a więc taką pamięć związaną z orientacją przestrzenną, badamy również na zwierzętach laboratoryjnych. Stwierdzono doświadczalnie, że uszkodzenie hipokampu w znacznym stopniu upośledzia ta zdolność zwierząt do uczenia się. Jednym z takich testów, który wykorzystuje właśnie pamięć hipokampalną, jest basen Morisa. Basen, ponieważ to jest właśnie taki duży basen wypełniony wodą, ale w tym basenie ukryta jest platforma. Tutaj zaznaczona tylko dla nas, żebyśmy widzieli, natomiast dla myszy, która bierze udział w takim doświadczeniu, w takim teście, nie jest ona widoczna. Zadaniem takiej myszki podczas pierwszego czy drugiego dnia, podczas pływania, jest znalezienie takiej platformy. Oczywiście znajduje ona ją przez przypadek, czasami szybciej, czasami wolniej.
Natomiast jest ona miejscem, do którego ta mysz później bardzo chętnie wraca, ponieważ ona może na niej ustać i po prostu odpoczywa, tak? Nie męczy się, nie musi pływać w tej wodzie, utrzymywać się na powierzchni wody, ale odpoczywa na tej platformie. Tutaj w przyspieszonym tempie trochę widzicie, jak pierwszego dnia taka myszka pływa, pływa, tak naprawdę ciężko jej czasami trafić na tą platformę. Tutaj badacz próbuje jej pokazać po prostu, stawia ją na platformę, aby wskazać jej, gdzie ta platforma jest, pokazując miejsce jej ukrycia. Kolejnego dnia szybkość znalezienia takiej platformy jest, czas znalezienia jest dużo szybszy, a chciałabym Wam pokazać, jak, o tutaj jest to drugi dzień, i teraz mamy film z piątego dnia, a więc po pięciu dniach nauki. I co? Widzicie po prostu w kilka sekund, tak? Po włożeniu w tym miejscu mysz bezpośrednio bardzo dobrze zapamiętała lokalizację tej platformy i szybko ją znalazła. Przejdźmy teraz do struktury, która zajmuje największy obszar w mózgu, czyli do kresomózgowia. Kresomózgowie złożone jest z dwóch półkul, prawej i lewej półkuli, połączonych ze sobą głębiej, swoich głęb wielkim, a więc zespołem takich szlaków nerwowych, szlaków włókien nerwowych. Powierzchnia półkul u niektórych ssaków jest zupełnie gładka, tak jak tutaj widzicie u myszy, u innych silnie pofałdowana, tak jak widać na zdjęciu z mózgu człowieka. Zewnętrzna część kresomózgowia to kora mózgu i w korze mózgu możemy wyróżnić tą część, w której są silnie upakowane ciała neuronów, nazywane istotą szarą, a pod nią istota biała złożona z włókien komórek nerwowych. Kresomózgowie kontroluje pracę pozostałych części struktur mózgu, ale również odpowiedzialny jest za takie procesy jak uczenie się, kojarzenie czy zapamiętywanie. A teraz przygotowałam dla Was film, który właśnie pokazuje podział kresomózgowia i mówi o funkcjach różnych układów człowieka. Jest on nieco mniejszy niż w rzeczywistości. Możemy tutaj zaobserwować fragment dnia mózgu, dwie półkule mózgu i prawą i lewą półkulę kresomózgowa. W kresomózgowiu wyróżniamy kilka obszarów, tak zwane płaty. Płat czołowy, ziemieniowy, otyliczny i skroniowy. Każdy z tych obszarów pełni określone funkcje. W płacie potylicznym następuje przekształcenie i przetwarzanie informacji wzrokowych, a więc znajdują się struktury odpowiedzialne za takie funkcje jak widzenie, analiza koloru, ruchu, kształtu, głębi. Uszkodzenie tej części mózgu może powodować trudności w rozpoznawaniu kolorów, znaków, symboli. Czasami może powodować halucynacje wzrokowe, niedokładne widzenie. W płacie skroniowym znajdują się struktury odpowiedzialne za przetwarzanie bodźców słuchowych oraz rozumienie mowy, tak zwane pole Wernickiego. Znajduje się ono zazwyczaj po lewej czy lewej części mózgu. W płacie ciemieniowym znajdują się ośrodki związane z ruchami ciała, orientacją przestrzenną i trójwymiarowością. Uszkodzenie tego płata powoduje całkowitą niepodzielność uwagi, niezdolność do skupiania wzroku, także może prowadzić do trudności w liczeniu, problemów z czytaniem, czy też trudności w rysowaniu. Funkcje płata czołowego to przede wszystkim funkcje wykonawcze, planowanie, są też tutaj ośrodki odpowiedzialne za myślenie przyczynowo-skutkowe,
osób, kontrolę, koncentrację, świadomość, ale także struktury odpowiedzialne za sterowanie emocjami i rozwiązywanie problemów. Teraz kilka przykładów pokazujących właśnie struktury, obszary kory mózgowej odpowiedzialne za poszczególne funkcje. I tutaj widzicie taki model kory mózgu z zaznaczonymi obszarami kory skroniowej. Kolor świadczy o intensywności aktywacji poszczególnych obszarów kory. I zwróćcie uwagę, jak zmienia się ta aktywność podczas słuchania dźwięków. Tak, bo na następnym filmie będziecie mogli zaobserwować aktywność kory u osoby, która oglądała jakieś obrazki, a więc w momencie aktywności obszarów korowych. Im cieplejszy kolor, tym większa aktywność. Widzicie, że właśnie tutaj w tej tylnej części, w korze ciemieniowej, następuje aktywność kory wzrokowej. A teraz kilka słów dotyczących płata czołowego. Otóż w 1848 roku Phineas Gage, Amerykanin, który pracował podczas budowy torów, budowy dróg, uległ wypadkowi. Pracował on przy drążeniu tunelów w skałach. W tamtym czasie prowadzono te drążenie w ten sposób, że najpierw tworzono taką małą dziurę w skale, do której wsypywano dynamit. Posypywano ten dynamit piaskiem i ubijano takim długim metalowym prętem, który miał około metra długości, ważył około 6 kg, był dość ciężki. I ten pracownik któregoś dnia wsypał do takiego otworu dynamit, ale zapomniał przysypać go piaskiem. I gdy uderzył takim dużym prętem w tą dziurę z dynamitem, ten dynamit oczywiście wybuchł. I taki duży pręt przebił mu głowę, przebił czaszkę, uszkadzając właśnie część płata czołowego. Do dziś w muzeum na Uniwersytecie Harvarda można właśnie obejrzeć taką czaszkę Phineasa Gage'a. Po wypadku tego człowieka doszło do istotnych zmian osobowości. Wcześniej miał kierownicze stanowisko, był bardzo odpowiedzialny, wymagający wobec innych, ale bardzo grzeczny i pracowity i zrównoważony. Natomiast po pewnym czasie od tego wypadku okazało się, gdy wrócił do pracy, okazało się, że był on zupełnie inną osobą. Otóż stał się porywczy, wulgarny, bardzo nieodpowiedzialny i z tego powodu, z powodu takich właśnie zmian osobowości, stracił nawet pracę. Zatem wyciągnięto wniosek, że właśnie ta część, która została uszkodzona, część płata czołowego, była odpowiedzialna za zmianę osobowości. Tutaj na schemacie widzicie rozmieszczenie różnych funkcji w mózgu. Nie będę o nich wszystkich mówiła, oczywiście chcę tylko przypomnieć, że tu w części tylnej znajdują się ośrodki odpowiedzialne za przetwarzanie bodźców wzrokowych, tu słuchu, węchu, za podejmowanie decyzji, obszary aktywne podczas planowania, osobowość. W części tak zwanej kory ruchowej są obszary odpowiedzialne za poruszanie mięśniami. Dalej jest kora somatosensoryczna, inaczej czuciowa, więc odpowiedzialna za odbieranie bodźców czuciowych.
Jedną z części, która warunkuje również prawidłowe funkcjonowanie tej kory, jest spoiwo wielkie, a więc struktura zbudowana z włókien, z wypustek neuronów, która łączy dwie półkule. Na tym zdjęciu z badania fMRI widzicie rezonansu magnetycznego, widzicie na czerwono zaznaczone właśnie spoiwo wielkie, a obok zdjęcie z mózgu pacjenta, u którego brak jest tego spoiwa wielkiego. I właśnie takim, jednym z takich pacjentów był Lawrence Kimpik. Był to amerykański SPAM, był pierwotorem filmu pod tytułem Rain Man. W mózgu Lawrence'a brak było spoiwa wielkiego. Tu widzicie zdjęcie z takiego mózgu zdrowego człowieka, natomiast tu jest zdjęcie z mózgu Kima, u którego brak było spoiwa wielkiego. Kim według lekarzy był zdiagnozowany według psychiatrów jako osoba głęboko upośledzona. Nie potrafił na przykład sam się ubrać, nie potrafił sobie przygotować posiłków, już nie mówiąc o takim funkcjonowaniu, jak w takich czynnościach, jak jeżdżenie samochodem. Natomiast zadziwiające były jego zdolności, zdolności zapamiętywania. Po pierwsze, potrafił on równocześnie przeczytać dwie strony w książce. No myślę, że każdy z nas bardzo by chciał czytać równocześnie dwie strony, lewym okiem lewą stronę książki, prawym okiem prawo i na dodatek wszystko dokładnie zapamiętać. Miał on niesamowitą pamięć, wystarczyło mu ułamki sekund, jak spojrzał na stronę na przykład z książki telefonicznej i potrafił wymienić wszystkie numery telefonów, dokładnie nazwiska i adresy osób tam umieszczonych. Potrafił też w kilku sekund wyliczyć, jaki będzie ten, jeżeli ktoś podał mu dzień urodzenia, swoją datę urodzenia, potrafił wyliczyć, w jakim dniu tygodnia będzie miał na przykład 60 czy 70 urodziny. Zatem, ale mimo tego, że był niezwykłą osobą z fenomenalną pamięcią, to niestety był też głęboko upośledzony. Zatem na tych przykładach chciałam Wam pokazać, jak poszczególne obszary naszego mózgowia kontrolują różne funkcje. Ponieważ właśnie układ nerwowy, a przede wszystkim mózgowie, pełni nadrzędną rolę w stosunku do innych układów. Jest ono takim najdoskonalszym organem w ciele człowieka i steruje pracą całego naszego organizmu. Układ nerwowy odpowiedzialny jest za odbiór i analizę informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. I właśnie taki odbiór wszystkich informacji, ta analiza, zdolność odpowiedniego reagowania powoduje możliwość przystosowania się organizmów do życia w określonym środowisku. Poszczególne części układu nerwowego ulegały zróżnicowanej ewolucji, zagęszczeniu, rozwijaniu poszczególnych struktur i dzięki temu jest większa aktywność, większa szybkość w funkcjonowaniu układu nerwowego. Bardzo dziękuję za dzisiejszą lekcję. Chciałabym również zaprosić Was do Instytutu Nęckiego. Niestety z powodu pandemii nie mogłam Wam pokazać wszystkiego bezpośrednio. Próbowałam właśnie nagrać różne filmy, ale oczywiście zapraszamy do Instytutu na otwarte lekcje, na dni, kiedy będziemy prowadzić różne właśnie pokazy, żebyście mogli również sami zobaczyć różne modele mózgów, różne mózgi, preparaty i może sami właśnie pod mikroskopem obejrzeć różnorodność komórek nerwowych występujących w układzie nerwowym. Bardzo dziękuję.